Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W programie, jak my to widzimy, z daleka widać lepiej. Ze studia telewizji Trwam w Chicago wita się z Państwem i pozdrawia ojciec Zbigniew Piękos. Drodzy Państwo, dziś mamy radość gościć studio dyrektor Polskiej Szkoły im. Świętej Trójcy w Chicago, panią Marię Baran. Witam serdecznie pani dyrektor. Bardzo Szczęść Boże. Chciałbym, abyśmy właśnie porozmawiali, bo już tutaj różne osoby były, mówiły o szkolnictwie. No ale Szkoła Świętej Trójcy, w ogóle misja, polska misja Trójcy Świętej jest taka wyjątkowa i wszyscy Polacy to miejsce znają, a może nie wszyscy wiedzą, że jest właśnie szkoła. I może kilka słów na temat właśnie działalności tej szkoły. Zacznijmy od początku, kiedy powstała. Tak, szkoła powstała w 1992 roku, więc zbliżamy się już takimi wielkimi krokami do obchodów 30-lecia powstania. I tak jak tutaj ksiądz powiedział, jest wiele polskich szkół, wspaniałych szkół w aglomeracji szykagowskiej, ale nasza jest też taka trochę specyficzna, bo właśnie. Jesteśmy przy prężnie działającej polskiej misji duszpasterskiej, Współpracujemy i też ta nasza działalność troszeczkę może jest bogatsza od, od niektórych polskich szkół. No wiadomo, jak jest szkoła, musi być odpowiednie zaplecze. To zaplecze sam budynek mieści się przy polskiej misji Trójcy świętej. Tak, mamy. Jesteśmy w sąsiedztwie kościoła, mamy wspólny parking, więc bardzo łatwo do nas trafić. I tą specyfiką naszą jest też to, że mamy budynek szkolny do własnej dyspozycji. Czyli jeśli ktoś do nas pierwszy raz wchodzi, to, a chodził w szkole do polskiej szkoły w Polsce, to, to mówi: O, ta szkoła wygląda tak jak w Polsce. Mamy polskie dekoracje. Właściwie wszystko jest po polsku, i to też jakby pomaga w edukacji dzieci, ponieważ polskie, polskie gazetki, polskie pomoce szkolne, właściwie cały budynek to jest taki typowo polska szkoła. A ile osób liczy grono nauczycielskie, pedagogiczne? Grono pedagogiczne to jest 30 osób. 22 nauczycieli w tym dwóch asystentów i ośmiu katechetów. Oczywiście uczą też u nas księża. Mamy ten przywilej i korzystamy, że jesteśmy blisko parafii dwóch księży i siostra zakonna, także 8 osób zajmuje się nauczaniem religii w szkole. No, pamiętam ze szkoły jeszcze z Polski, to był dyrektor, był zastępca dyrektora, pedagog, sekretariat. A jak to wygląda w Szkole Świętej Trójcy? Podobnie, również jest, jestem dyrektorem, mam zastępcę, panią Bernadetę Mantura. Ale tak jakby nad całą szkołą zawsze czuwa proboszcz parafii i teraz od kilku lat jest to ksiądz Andrzej Tockę i on taką pełni funkcję prezydenta szkoły. Mhm. Ale mamy też, muszę powiedzieć, mamy też, że dobrze funkcjonująca szkoła to jest bardzo dobra współpraca między rodzicem, uczniem a nauczycielem. I taką współpracę bardzo sobie cenię i uważam, że mamy ją na wysokim poziomie. Nasza szkoła jest taką otwartą szkołą, to znaczy rodzice mogą podczas zajęć przybywać na terenie szkoły i jako przedstawiciele właśnie rodziców tworzą zarząd szkoły, i to zarząd dba o to, żeby ten proces nauczania i uczenia przebiegał w jak najlepszej formie, a więc Zabezpieczają nasze potrzeby jako nauczycieli yy, i uczniów. Czyli tak jak kiedyś w szkole był komitet rodzicielski, czyli tutaj zarząd. Tak, tak? to jest taka inna nazwa, ale dokładnie to jest to samo. Czyli ufam, że też uczniowie, którzy ileś godzin przebywają, mogą tam też jakąś herbatę czy napój, wodę kupić. Tak, to prawda. Mamy, rodzice prowadzą sklepik, taki sklepik-kawiarenkę, ponieważ można też na gorąco coś w trakcie przerwy kupić sobie. Pizza, hot hodoga, pączki, a rodzic, dla rodziców jest też kawa i, i korzystają z tego. Korzystają, ma, mamy też w szkole specjalny pokój, taki dla rodziców, gdzie mogą sobie poczytać książkę, porozmawiać o szkole czy o wspólnych problemach związanych właśnie z nauczaniem dzieci. Także jest taka możliwość. Pani dyrektor powiedziała o współpracy z misją, z parafią Trójcy Świętej. W czym ona się przejawia? No na wielu płaszczyznach. No, najważniejsza to jest taka ta duchowa. Więc my zaczynamy zawsze rok szkolny mszą świętą i kończymy rok szkolny mszą świętą. W ciągu roku nasz kalendarz szkolny jest... Zawsze opracowując kalendarz szkolny, patrzymy na święta kościelne i ważne święta państwowe w Polsce. I mamy dwa razy do roku msze i rekolekcje, i adwentowe, właśnie jesteśmy teraz po, reko po rekolekcjach adwentowych, i rekolekcje wielkopostne. Mhm. E, czyli uczniowie są zaangażowani w te powiedzmy sprawy duchowe. No trudno, żeby było inaczej, bo ostatecznie, chociaż może w nazwie szkoły nie ma tego przymiotnika katolickie, ale ze wszechmiary jest to właśnie katolicka szkoła i to jest ważne w wychowaniu, że te wartości są przekazywane. Absolutnie tak. To jest też podstawa, więc mamy, misją naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii, geografii, ale też wychowanie w duchu, w duchu katolickim I, i właśnie to robimy. I dla naszych rodziców jest to też bardzo ważne. Jesteśmy szkołą, w, w nasza lokalizacja blisko centrum miasta i no, niewiele rodziców mieszka, może 10%. Natomiast te 90% mija inne polskie szkoły. I no Bogu dziękujemy, że wybierają właśnie tą naszą, ale też głównie ceniąc to wychowanie katolickie i poziom nauczania, bo oczywiście o to dbamy najbardziej. Ale w, ogólnie wiadomo jest, że aby jakoś oddziaływać skutecznie na tego młodego człowieka, to trzeba go zaangażować, żeby on poczuł się, że to jest jego. Czy właśnie uczniowie są zaangażowani w jakieś e, akcje, nie wiem, charytatywne, czy, czy e, tego typu? Tak, tak. Uczymy, nie tylko uczymy, ale też wychowujemy. I zwracamy uwagę na. Y, na to, żeby uwrażliwić naszych uczniów na los drugiego człowieka. Od kilku lat bierzemy udział w Szlachetnej Paczce, a więc jest to bardzo duża akcja, w którą zaangażowani są wszyscy: rodzice, uczniowie, nauczyciele. I ja myślę, że w takim tutaj świecie, kiedy uczeń jest, dziecko jest nastawione bardziej na to, żeby mieć i żeby otrzymać. Jest to niesamowicie ważne, ponieważ y, uczy się, że jest jego kolega, który może nie ma własnego łóżka, bo tak się zdarzyło. W tym roku składaliśmy się, zbieraliśmy pieniążki właśnie na łóżka dla jednej z, jednych z rodzin. Więc te dzieci uczą się wrażliwości na drugiego człowieka, uczą się, że trzeba pomagać i że ta pomoc może być też radosna dla nas, bo przynosi też dużo radości. To pakowanie prezentów y, no i przekazywanie i potem y, słowa wdzięczności od innych chociaż nie są oczekiwane, ale są bardzo miłe też. Czy to pokazuje, że to jest właściwy kierunek i to jest potrzebne, aby czasem oderwać się i zauważyć, że ktoś obok mnie jest, mało tego, jest biedniejszy i bardziej potrzebujący niż ja, a ja mogę się czymś podzielić. To prawda, to prawda. Ale y, oprócz y, tej akcji mamy również od wielu lat nauczyciele i zarząd szkoły, przygotowują obiady, które potem są serwowane, sprzedawane w niedzielę po mszach świętych. I również dochód, to jest też praca charytatywna. Tak naprawdę praca całego zarządu jest charytatywna, bo oni za to nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Ale tutaj to goto wspólne gotowanie ma takie dwa aspekty. Bo jest to fajny czas, chociaż jest to męczące i wymaga dużej organizacji, ale ludzie mają okazję porozmawiać, spędzić wspólnie czas. A drugie to jest dochód, który przeznaczony jest na, na, na głównie na potrzeby szkoły. W tym roku cała szkoła jest zaangażowana, ponieważ wszystkie klasy przygotowują obiad, ponieważ no, mamy budynek nasz i jest on już dosyć. Zniszczony. W tym roku przecieka nam dach i trzeba bardzo dużo pieniążków zdobyć, i właśnie w ten sposób też angażujemy się w tą pomoc. A nauczyciele od wielu lat gotują obiad i te pieniądze są przeznaczane na różne. No, dwa lata temu kupiliśmy projektory do szkoły, więc to są rzeczy, które nam służą w celu lepszej pracy tak naprawdę. No, normalnie tutaj szkolnictwo jest płatne, ale z tego co się orientuje, to w wielu szkołach to są wręcz symboliczne opłaty za uczestnictwo, tak zwane czesne w ciągu roku. Jak to właśnie wygląda? Podobnie, myślę, że nie odbiegamy od innych szkół. Jesteśmy, jeśli chodzi o opłatę, nie jest to za darmo, ale tak naprawdę to... To jest to naprawdę symboliczne. Jak policzymy, jak policzymy, ile to wychodzi na sobotę i na godzinę w sobotę, to, tak, to dla rodziców to chyba hmm, nauka z opieką jest tańsza niż czasami sama opieka hmm, wynajęta w domu. Także nie jest to drogie. No. A trzeba pamiętać, że taki budynek. Czy sam gaz, czy energia elektryczna na ochładzanie, kiedy jest gorąco, to już nie tysiące, a dziesiątki tysięcy, albo w sumie przechodzi w setki tysięcy dolarów. A więc pokazuje, jak dużych środków potrzeba, żeby ta szkoła funkcjonowała jako to budynek. To prawda, to prawda, ale ym, bez pomocy parafii y, nie wiem, czy dalibyśmy sobie też radę. Także tutaj to y, głównie. Y, Dziękujemy księdzu i że możemy liczyć na taką pomoc. Z tego, co też słyszałem, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, był w polskich szkołach organizowany taki projekt 100 bibliotek na stulecie niepodległości. Oczywiście chodzi o biblioteki. Z polską literaturą? Tak, tak to, tak. to nie był projekt organizowany przez polskie szkoły. To był projekt organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament dla Polonii i Polaków i, i to projekt był 100 bibliotek na, stolecie, na stulecie, i nasza szkoła, jako jedna ze 100 bibliotek na całym świecie i jedyna w tej części Stanów Zjednoczonych. Została wyróżniona i otrzymaliśmy pomoc książki, nasza biblioteka wzbogaciła się o książki o pomocy dydaktyczne. Muszę tutaj też pochwalić się troszeczkę, że jesteśmy chyba mamy jed jako jedyna szkoła tak piękną i tak bogatą bibliotekę, ponad 10 tysięcy książek dla dzieci i dla dorosłych, bo też i dorośli korzystają z naszej biblioteki. Naprawdę, to jest takie nasze bogactwo i korzystamy też z tego. I też zgłaszają się do nas ludzie, którzy chcą przekazać książki, bo y, słyszeli, że mamy bibliotekę, i czasami ktoś zmarł, czy został dom opuszczony, i y, widzą, że są książki, i no, tak naprawdę to dobrze, że do nas trafiają, a nie gdzieś tam, gdzie nie byłyby wykorzystane. A jaka tematyka musi być tych właśnie pozycji książkowych, jeśli na przyszłość ktoś powiedzmy chciałby przekazać taką swoją domową biblioteczkę? Ja myślę, że tutaj nie jesteśmy tak bardzo ograniczeni. Głównie przyjmujemy książki w języku polskim, bo jesteśmy polską szkołą i krzywimy właśnie tą polskość. Amerykańskie książki do amerykańskich książek jest większy dostęp, wiadomo są to i książki do takie, że tak powiem do poczytania, ale też słowniki, książki dydaktyczne, pedagogiczne, także a czy dzisiaj, w dobie internetu, który no, tak nas powszechnie można powiedzieć opanował, wręcz pochłonął, czy uczniowie chętnie sięgają po książki? A jeśli tak, to w jaki sposób ich zachęcacie, żeby właśnie to czytanie ożywiać? No, tu jest praca nauczyciela i rodzica. Bo tak naprawdę to też wszystko wynosi się z domu. Jeżeli uczeń widzi, dziecko widzi swoją mamę czy tatę z książką, to też po tą książkę sięgnie. Jak widzi z telefonem, to, to niestety po telefon. Nie jest to łatwe na pewno dzisiaj zachęcić do, do czytania, ale są dzieci, których nie trzeba zbytnio zachęcać, bo po prostu lubią czytać, a inni są motywowani przez oceny, przez nagrody, przez, są też zobowiązani do przeczytania lekturki. My też mamy taką praktykę w szkole, robimy lekcję biblioteczną, a więc dzieci mamy bibliotekarkę też zatrudnioną. Dzieci idą z nauczycielem właśnie do biblioteki, mogą dotknąć książki, wybrać sobie, zapisać się, zostać członkiem. Muszę też przyznać, że pomocna tutaj była nam pomocna jest Muzeum Polskie, w którego jesteśmy w sąsiedztwie i, i również korzystamy z. Z tego, że jesteśmy tak blisko i często lekcje biblioteczne też były w muzeum Polskim. Także to jest też takie, taki plus naszej lokalizacji. Już rozmawiamy chwilę, a jeszcze nie, padło, nie padła liczba ilu uczniów do szkoły uczęszcza, A to chyba też jest ważne, żeby taki cały kształt tutaj pokazać. No y Niestety jesteśmy w tendencji takiej spadkowej, nie ma teraz emigracji, dużo szkół w aglomeracji szikagowskiej, jak już wcześniej powiedziałam, prawie każdy mieszka przy jakiejś polskiej szkole i to jest też dobre. My na dzień dzisiejszy mamy około 300 uczniów, od dzieci trzyletnich, bo więc jest, mamy program przedszkolny, po klasę maturalną. Także i od trzech lat właśnie wyszliśmy, jakby tak patrząc na potrzeby społeczeństwa, otworzyliśmy klasy, nazywamy to potocznie dwujęzyczne, czyli przyjmujemy dzieci, które nie mówią, nie rozumieją po polsku. I co je, mamy dwie takie klasy na wyższym poziomie i takim podstawowym, i co jest taką rzeczą, wydaje mi się, no, jeśli chodzi o polską szkołę y, niespotykaną, że mamy rodziny, które nie są powiązane z Polską, a chcą, żeby ich dziecko nauczyło się języka polskiego. Y, I z różne nacje, naprawdę. Także. Ludzie widzą też korzyść z tego, że ich dziecko będzie znało drugi język i wybierają język polski. I to chyba wynika stąd, że wiedzą, jak już jako absolwent będzie starał się o pracę i w swoim CV napisze, że zna trzy języki, powiedzmy, angielski, wiadomo, ale polski, dajmy na to hiszpański, to już inaczej jest traktowany jako ten potencjalny przyszły pracownik. Tak, my. Po prostu musimy sobie zdać sprawę i zdajemy jako rodzice. Ja też byłam wiele lat rodzicem. Moi nasi dwaj synowie skończyli polską szkołę, obecnie są studentami. I jakie to jest bogactwo dla dzieci. Ja myślę, że to jest takie bogactwo, którego nikt nigdy naszym dzieciom nie zabierze: drugi język, historia, kultura. I często odwiedzają nas absolwenci. I może czasami byli przymuszani, żeby chodzić do polskiej szkoły przez rodziców, ale z, z, z czasem naprawdę doceniają, doceniają i mają większe szanse zdobycia pracy. Pamiętam, w szkole każdy mógł rozwijać swoje zainteresowania, bo były organizowane olimpiady czy różnego rodzaju konkursy. A jak to jest w szkole Świętej Trójcy? Czy też takowe są organizowane? Tak, tak. Mamy konkursy. Yy... Mamy konkursy szkolne. W naszą tradycję już wpisał się konkurs ortograficzny, który ma na celu poprawianie właśnie gramatyki i ortografii języka polskiego. Ale bierzemy też udział w konkursach organizowanych przez. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce i inne polskie szkoły. Muszę przyznać, że z wielkim sukcesem często jesteśmy laureatami takich konkursów. Przez chyba dwa lata temu był taki konkurs i trzy. To jest międzynarodowy konkurs pod patronatem Senatu Konkurs Wiedzy o Polsce organizowany jest w Kanadzie. Jako laureaci tutaj konkursu na miejscu, zostali, zdobyliśmy pierwsze miejsce, więc reprezentowaliśmy tę część Stanów Zjednoczonych na tym konkursie wiedzy o Polsce i przyjechaliśmy z trzecim miejscem. Uważam, że to wielki sukces. Gospodarze zajęli dwa pierwsze. Byliśmy, Były dwie drużyny ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku i my tutaj z Chicago, reprezentowaliśmy chicagowskie szkoły, więc uważam, że to też obrazuje poziom nauczania, że dużo dzieci, młodzież wie o Polsce i jest chętna uczyć się. Polska szkoła, a czy jest zainteresowanie ze strony władz polskich różnych, no powiedzielibyśmy notabli, którzy tutaj szkoły nawiedzają? No, troszkę korzystamy z tego pewnie, że jesteśmy, już to podkreślałam, przy tak prężnie działającej misji Świętej Trójcy i mieliśmy wielu naprawdę wspaniałych gości w szkole przez te wiele 28 lat. Chociażby ostatnio był, gościliśmy. Ministra Adama Kwiatkowskiego, który dwa lata temu albo trzy spotkał się z naszymi uczniami, licealistami przede wszystkim. Także wiele, wiele znanych osób odwiedziło naszą szkołę. Ale też, jak już przedtem powiedziałam, że mamy rekolekcje adwentowe i rekolekcje wielkopostne. Ubiegłoroczne wielkopostne rekolekcje głosił ksiądz. Biskup Antoni Długosz. Więc no, naprawdę to był taki wspaniały czas, dobre przygotowanie do świąt, ale też było i jak to wiadomo, piosenka musi towarzyszyć. Tak, było też na wesoło, także bardzo miło wspominamy ten czas. Pani dyrektor, a wiadomo, żyjemy w aglomeracji szikagowskiej, a więc wszystko w zasięgu ręki, ale czy są organizowane jakieś na przykład wyjazdy, nie wiem, do kina, na sztuki teatralne, na przedstawienia? Bo dzisiaj mimo wszystko te firmy na internecie zdominowały to życie kulturalne i czy nie trzeba tak właśnie. Troszkę wymusić, żeby zorganizować taki wyjazd. No bo to jest coś więcej niż samemu obejrzeć na komputerze jakiś film. Korzystamy. To jest część też edukacji w polskiej szkole, przynajmniej my, my absolutnie na to zwracamy uwagę. Dzieci uczą się języka polskiego, historii i kultury właśnie na takich wyjazdach. A więc. Jeździmy na sztuki teatralne, też do kina, na filmy historyczne, ale też religijne. Byliśmy na dwie korony ojcu Maksymilianie Marii Kolbe ostatnio o Siostrze Faustynie, też zorganizowaliśmy wyjazd do kina. Nasz koncerty, często jest też tak, że, że to może być jedyne wyjście. Do teatru czy do opery. Y, takie dziecko może nie mieć okazji, bo nie zawsze rodzice korzystają z takich form, więc y, myślę, że to jest bardzo potrzebne. I jak są tego typu sztuki odbierane, bo to jest chyba coś nowego. Czy, czy da się tak połączyć tą wiedzę teoretyczną, i y, czy wcześniej jest taka zachęta, czy, czy ukierunkowanie, że. O tym mówiliśmy, a to zobaczcie, jak było. Tak, tak, to koniecznie, to musi być powiązane, więc nauczyciel przygotowuje do, dajmy na to, do sztuki. Ostatnio klasy licealne były na drugiej części dziadów Adama Mickiewicza, więc trudna sztuka, ale jeśli przygotujemy młodzież, to, to na pewno owocny, jest to owocny czas. No, w każdej polskiej szkole wiadomo na pierwszym miejscu język polski, ale też chyba nie może zabraknąć geografii i historii, żeby to wszystko osadzić tak miejscowo na danym terytorium, ale i w kontekście historycznym dziejów. Czy chętnie uczniowie podejmują to wezwanie nauki, no, języka polskiego, ale też właśnie tych innych przedmiotów polskiej historii i polskiej geografii. Myślę, że tak, duża tutaj jest zasługa nauczycieli, którzy w ciekawy sposób prowadzą zajęcia, wykorzystując również środki multimedialne, więc mamy salę projekcyjną, w każdej klasie mamy projektor, więc na pewno to też pomaga. Prowadzić interesujące lekcje. Chciałabym też powiedzieć, że na liceum kończy się maturą, no maturą taką na nasze tutaj warunki polonijne, ale w naszej szkole jest też matura z geografii, i ta matura jest z jakby z dwóch, z dwóch części się składa: z geografii polskiej, ale Druga część jest to y, uczniowie piszą, rób, przygotowują y, właśnie taki projekt multimedialny o, o swojej rodzinie, o swoich przodkach I, i jest to naprawdę, ja myślę, że to jest największe bogactwo tej nauki y, geografii, ponieważ y, opisują stronę rodzi rodzinne swoich rodziców albo jednego z rodziców, jak nie, nie zawsze są z tych samych z tego samego miasta czy z tej samej miejscowości w Polsce. Opisują położenie geograficzne, wszystko co jest tam ciekawe w tej miejscowości, ale jest też druga część, taka część rodzinna. Więc czasami a więc a nawet często Rozmawiają z dziadkami, z babciami, dowiadują się rzeczy takie, które gdyby nie ta praca, praca właśnie maturalna, nigdy może by nigdy nawet o tym nie wiedzieli. Nie wpadliby na pomysł, żeby zapytać. Całe rodziny zaangażowane są i, i naprawdę y, wielu bohaterów y, y, ma, właśnie ci uczniowie przedstawiali swoich, w, ze swoich rodzin. Różne szkoły organizują też wyjazdy, takie zorganizowane do Polski w te ciekawe miejsca. A jak to jest, czy jest tak organizowane, czy tylko dzieci w wakacje do swoich dziadków, powiedzmy, jadą w poszczególne rejony? Jako szkoła nie organizujemy. Jesteśmy jedną z grup przy naszej parafii, jest też zespół pieśni tańcalej konik a znaczna część uczniów naszej szkoły, myślę, że chyba z 90%, chociaż nie chciałabym tutaj podawać błędnych, ale bardzo duża liczba naszych uczniów tańczy w lajkoniku i no i oni często wyjeżdżają, wyjeżdżają na koncerty, więc my nie organizujemy jako szkoła osobnego wyjazdu, ale bardzo dużo dzieci wyjeżdża z rodzicami czy do, czy do rodzin. Natomiast nasi maturzyści, jeżeli było takie zainteresowanie, dołączali się do grupy, która wyjeżdża co roku w okresie Thanksgiving, święta dziękczynienia na 10 dni do Polski, także... Też jest taka możliwość. Ponieważ jest szkoła przy parafii świętej Trójcy, przy misji y, Trójcy świętej, ale y, tam wiemy, że pracują Chrystusowcy. A Chrystusowcy z kolei powołani są do pracy z Polonią, by ratować dusze. Y, Polaków, którzy żyją na emigracji. No z tym wiąże się właśnie moje pytanie, czy też jakoś jest pielęgnowane to wychowanie w duchu patriotycznym, ale też i religijnym, no bo przecież historia Polski jest od ponad 1050 lat złączona nierozerwalnie z Chrztem Polski, od tego się zaczęło i jesteśmy, kim jesteśmy właśnie dzięki temu, że należymy do Kościoła, z Kościołem jesteśmy złączeni. No, tutaj my jesteśmy jakby jedną częścią, nie czujemy się oddzieleni. Tak, tak. Mamy naukę religii, jak już wspomniałam wcześniej. Mamy ośmiu katechetów, w tym dwóch księży i siostra w tym roku jedna. Do sakramentów pierwszej komunii czy bierzmowania zawsze przygotowują właśnie do pierwszej komunii siostra do bierzmowania y, zawsze tą klasę ma y, ksiądz. Y, nauczamy zgodnie z magisterium Kościoła katolickiego i to jest w naszej misji wpisane także jest to bardzo ważne. Ale też y, y, przygotowujemy jasełka, które potem y, oprócz tego, że wystawiamy w w szkole dla rodziców, ale też dla parafian, na przykład podczas opłatka parafialnego. Um, w zależności od kalendarza, ale też e, bierzemy udział w, w pikniku parafialnym, który jest no, bardzo taki głośny, tutaj popularny w Chicago. E, jako polska szkoła mamy swój namiot, e, nauczyciele przygotowują zabawy, gry dla dzieci, e, maturzyści. E, najczęściej e, właśnie to są matu, maturzyści, e, Walczą o turnie, o puchar Pro, proboszcza w meczu piłki siatkowej. Także to też cieszy się wielką popularnością na tym pikniku. Więc jesteśmy, absolutnie współpracujemy i, i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Pani dyrektor, no cóż na zakończenie powiedzieć, tylko gratulować tego, że potraficie wzbudzić w tym młodym człowieku to miłość i szacunek tak do samego siebie, jak i do drugiego człowieka, także otaczającego świata, a to chyba dzisiaj jest bardzo ważne, dlatego za to też dziękuję. No i myślę, że jest to godny przykład do naśladowania. Nasze motto to szkolne, to jest trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo. Ja myślę, że w tym zdaniu wszystko się wszystko zamyka. Się zamyka tak. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trump w Chicago gościliśmy Panią Dyrektor Polskiej Szkoły Trójcy Świętej, która działa w Chicago, przy misji Trójcy Świętej, gdzie posługują księża Chrystusowcy, a była to pani Maria Baran. Ja Państwu dziękuję za wspólne bycie razem i życzę wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże!